Witam Państwa bardzo serdecznie, Tomasz Domański, to jest program Twoja Akcja. Dzisiaj porozmawiamy o rynku mieszkaniowym, o nieruchomościach, o cenach, gdzie najdrożej, gdzie jeszcze w miarę tanio. Naszym gościem będzie wieloletni ekspert zajmujący się właśnie tą tematyką. Zapraszam. A z nami główny analityk HRE Investments, Bartosz Turek. Dzień dobry. Dzień dobry. Rozmawiamy dzisiaj o nieruchomościach, o tym, jaką cieszą się zainteresowaniem wśród Polaków, bo jak się okazuje, popyt nie maleje. Polacy cały czas kupują i jak pokazują ostatnie dane za sezon letni, no to cały czas w górę. No jeżeli spojrzymy faktycznie na te najnowsze dane na temat popytu na kredyty hipoteczne, to on jest bez wątpienia znacznie wyższy niż w analogicznym okresie przed rokiem. Przy czym można też zauważyć, że szczególnie ten odroczony popyt, ten wynikający z tego, że po prostu bardzo wiele osób nie mogło sobie pozwolić na zakup mieszkania na kredyt w 2020 roku, dlatego że banki podniosły wymagania odnośnie wkładu własnego, dlatego że podniosły wymagania odnośnie źródeł dochodów, dlatego że podniosły marże i tak dalej, i tak dalej. To powodowało, że bardzo duża część osób nie mogła sobie pozwolić na to, żeby zaciągnąć kredyt mieszkaniowy. No ale od 2021 roku już jest to możliwe i efektem był duży napływ wniosków kredytowych od początku 2021 roku. I z ostatnich danych wynika, że ten napływ powoli się normalizuje. To znaczy tak jak jeszcze na początku roku w przeliczeniu na dzień roboczy był nawet taki okres, że po 2,5 tysiąca wniosków kredytowych trafiało do banków dziennie, no to teraz to już jest mniej niż 1900 wniosków. Czyli już tak wracamy powoli do takiego standardu, jaki był jeszcze przed epidemią. Także ja widzę, że ten odroczony popyt, ten związany z problemami na rynku kredytowym w zeszłym roku już w dużej mierze się wyczerpał i sytuacja się normalizuje, co nie zmienia faktu, że cały czas popyt na mieszkania jest większy niż podaż mieszkań i efektem tego są rosnące ceny. Ceny rosną. Ile wynosi teraz średnia cena metra kwadratowego w takim powiedzmy średnim i dużym mieście w Polsce? Jak to wygląda? No jeżeli spojrzymy na miasta wojewódzkie, no to w Warszawie, co nie jest zaskoczeniem, jest najdrożej, około 11 tysięcy złotych za metr kwadratowy. Taka jest przeciętna cena transakcyjna, nie ofertowa, bo te ofertowe są oczywiście wyższe o 10, czasami nawet 20%. No ale trzeba mieć świadomość, że z rynku przede wszystkim znikają mieszkania tańsze. I to one wyznaczają bardziej tę cenę transakcyjną, przeciętną transakcyjną, niż te mieszkania, które w ofercie zalegają dłużej i one mają wpływ znowu na to, że ceny ofertowe, te, których żądają sprzedający, są znacznie wyższe niż to, co faktycznie Polacy płacą. No ale tak zamykając temat Warszawy, przeszedłbym do innych miast, czyli na przykład Kraków, Gdańsk, nawet już Wrocław to jest około 9 tysięcy złotych za metr kwadratowy. Jeżeli chodzi o na przykład Kielce, Katowice, to już jest około 5-6 tysięcy za metr. Zresztą w ogóle nawet w takiej Zielonej Górze, która tradycyjnie była jednym z najtańszych miast wojewódzkich, to już jest około 5 tysięcy złotych za metr kwadratowy. Taka przeciętna cena transakcyjna. Także faktycznie widać aprecjację, widać to, że ceny mieszkań w ostatnim czasie zdrożały. Ja pochodzę ze Świebodzina, to jest miejscowość odległa 40 km od właśnie Zielonej Góry i tam ceny mieszkań dochodzą już do 6 i więcej tysięcy za metr. Wszystko spowodowane jest rozwojem, ale rozwojem miasta oczywiście, inwestycjami. I to jest zaledwie 20-tysięczne miasteczko, a ceny naprawdę są najwyższe w województwie lubuskim w tym momencie, co nie jest jakimś powodem do dumy. Tylko pytanie jest takie, czy
czy te ceny rosną właśnie z powodu na to, że w danych miejscowościach dochodzi do rozwoju gospodarczego? Czy mamy jakiś skok w cenach na przykład za grunty? Czy mamy skok znowu w cenach za materiały budowlane? Z czego się to bierze, że te ceny tak raptownie skoczyły? No to właściwie jak spojrzymy na powód, no to podstawowy powód jest oczywiście rynkowy, to znaczy popyt jest większy niż podaż i to jest źródło rosnących cen, bo to, że drożeją grunty, to jest też znowuż pochodna tego wszystkiego. To, że rosną koszty budowy, oczywiście może mieć pewne przełożenie na to, jakie ceny zaoferują deweloperzy, ale ja powiem tak, że gdyby ludzi nie było stać na to, aby kupić mieszkania, których koszt wytworzenia, no, związany ze wzrostem kosztów materiałów budowlanych czy robocizny wzrósł, no to nikt by tego nie kupował, prawda? Jeżeli nie stać by nas było i w efekcie nie mówilibyśmy o rosnących cenach transakcyjnych, mimo że na przykład jakiś deweloper zaproponowałby na rynku droższe mieszkania, jeżeli nie znalazłby na nie zbytu, to nie moglibyśmy mówić o rosnących cenach transakcyjnych. Także przede wszystkim głównym powodem jest rosnący popyt. A jeszcze jedna bardzo ważna uwaga. Jeżeli spojrzymy na dane z ostatnich lat, to w Polsce mamy do czynienia z taką sytuacją, której może nam zazdrościć większość krajów europejskich, że ceny mieszkań rosną mniej więcej tak samo szybko jak wynagrodzenia. To jest naprawdę sytuacja, której mogą nam zazdrościć i Brytyjczycy, i Niemcy, i Francuzi, i Słowacy, i Czesi, Islandczycy, no i można by było tak jeszcze długo wymieniać. W przypadku większości krajów europejskich ceny w ostatnich latach rosły 2-3, w skrajnym przypadku nawet 5 razy szybciej niż wynagrodzenia ludności. Także pod tym względem, jeżeli pan pyta o to, co jest powodem rosnących cen w Polsce, no to oczywiście możemy powiedzieć o tanim kredycie, oczywiście możemy powiedzieć o rosnących kosztach budowy, możemy powiedzieć przede wszystkim jednak moim zdaniem o tym, że rosną wynagrodzenia. I to jest bardzo ważny fundament naszego rynku mieszkaniowego. No, z tymi wynagrodzeniami większymi to bym się kłócił. Nie wszędzie one rosną, a zwłaszcza w tych mniejszych miejscowościach to jednak poziom wzrostu jest zdecydowanie niższy niż w dużych aglomeracjach miejskich. Panie Bartoszu, to powiedzmy jeszcze o takiej rzeczy. O jaki kredyt najczęściej wnioskują Polacy? Do jakiej kwoty maksymalnie? Jaka jest średnia tego wnioskowanego kredytu? No, przeciętny kredyt, o który wnioskowali Polacy we wrześniu, to już jest ponad 330 tysięcy złotych. Przeciętnie chcemy zaciągnąć taki kredyt na trochę ponad 20, między 20 a 25 lat. To jest taki najczęściej zaciągany kredyt. No i taki dług przy obecnych cenach kredytów kosztuje około 1500-1600 zł miesięcznie. Na taką ratę trzeba się przygotować, zadłużając się na około 330 tysięcy złotych na 25 lat. Średnio. No póki co, no bo jednak wcześniej czy później w końcu pewnie przyjdą kolejne podwyżki stóp procentowych, a wraz z tym trzeba się liczyć z tym, że ta rata, którą mamy teraz, oczywiście może wzrosnąć. Zawsze sprawdzone informacje. Bartosz Turek, główny analityk HRE Investments, był z nami. Bardzo panu dziękuję za rozmowę. Dziękuję serdecznie. I to wszystko w dzisiejszym programie. Polecam państwu powtórkę w sobotę o godzinie 20:20 i w niedzielę o godzinie 23:00. My widzimy się ponownie w kolejny piątek, chwilę po godzinie 20:15. Miłego weekendu i do zobaczenia.